Nazywam się Zbigniew Rółkowski. Mieszkam na wsi, w Tomicach pod Górą Kalwarią. Jestem w tym okresie życia, kiedy się podsumowuję. I na ten temat przeczytam dwa wierszyki. Czas postprawdy. Jednemu strach, innemu miłość. Rana ducha stygmatem zwoła, nieznana życiu myśl zawiła. Iść musisz wciąż bez chwały. Postprawda w pełni blasku, a oczy pełne piasku, nikt faktu nie tłumaczy. Mydliny w cenie blasku. Kolejny wiersz. Schody. Bezwolnie schodami czas zdąża do krawędzi. Tam w księdze wszechświata swój istnienie sprzęga, swoim fatum dźwiga nasze przeznaczenie, mija okna na światy, balkony, wytchnienia. Wędrujący, wstrzymaj się choć na krótką chwilę. Nad tym, co moje było, niechaj się pochylę. Zdejmę z gniotem, odrzucę mej słabości pęta, kleszcze wolności ducha próchniejącą piętą, tak słabą jak śmiertelne ciało Achillesa, niezłomnego Herosa, kiedy też doszedł kresu. Najlepsze rozwiązania wielu już nam niosło. Nie donieśli ich schody w dół do Styksu poszły. Czy jest mędrzec, co wskaże? Gdzie poziome schody są zdolne spinać koniec z początkiem powodu, zaistnienia początku. Wtedy nieskończoność będzie doskonała, wspinanie zakończone, pełnia będzie